sąsiada na usługach. Trochę nudne, ale niestety, chce się zarobić, to trzeba by się napracować. Bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówili kiedyś. To jest dosyć duże pole, 46, trochę kurde uciążliwe, bo tu to są wysepki z drzewami, słupy, ale damy radę. Damy radę, jak to mówię. To mało, a się da radę. Tym Hardy to jest szeroko 45 metrów. Żeby nie było tak jak na Felsbrunie, by była mapka prostokątna, to by było łatwiej. Ale myślę, że jak będzie trudniej, to gospodarz więcej nam zapłaci za utrudnienie. Powinna być cena zróżnicowana od trudności, na jakim napotyka się na danym polu. No, tym najgorzej z brzegu. A i tak tutaj z brzegu jest niedosiane. Samemu się to można wiedzieć troszkę więcej. Ale i tak dobrze. Tu jedziemy do końca. Tak, tutaj te pola trochę nie bardzo z tymi supami, ale jakoś sobie damy radę. Że to nie widać. A, dotknęliśmy tego supa. O, przejechał. Do słupa i później tam za słupem się zrobi. Ale najpierw jedziemy tutaj. Z dłuższych słupów można by popryskać. Ale pojedziemy teraz inaczej. A, możemy i wzdłuż słupów jechać. Trochę tak łukowato, żeby nie zawadzać. Tutaj nie są przezroczyste słupy, to niestety trzeba omijać. Tą trzeba omijać słupy. Tak jak w realu takie słupy trzeba lancami omijać. I później koło słupa chwasty rosły. Najlepiej sobie po dobra. To pojedziemy z tamtej strony. A co tam, trochę nawozu jak stracił. Mały sprzęt, to mniej nawozu się traci, ale znowu więcej się nawozu straci na zakładki.
No, zakładki więcej się nawozu traci. Pracownik jak pracuje? No, tylko ten pracownik to by miał ciężko. Takim dużym sprzętem. Najlepiej na rozrzutniku nawozu sypkim to wszędzie posypie się kosupa i za supem i pod drzewem. A takimi zlansami to nie bardzo, ale damy radę. Tylko wystarczy 90% pola na wieś, na usłudze już jest nawiedzione. Może 90, tam kilka, to już nie pamiętam. Na różnych polach różnie to jest. No co jest? Wyłączyłem sobie. Bo mam tak pod kątem, że nie widać się leci. Mało zrobię. Pół mapy. Też jest nawiezione jeszcze. Na resztę. Póki nie można nic siać. No to można pszeniczkę, ale jest za zimno na sianie. Mapa gra sobie sieje. My nie możemy, bo wymarznie. Ktoś tu wszedł, bazda, i wziął kupę misji, teraz no by mógł poanulować. Tak to jest, jak kilku rządzi. Tak, proszę Państwa. Tak to jest, trzeba siać, nawozić sąsiadom pieniądze. Jak nie ma roboty, to na usługi trzeba wykonywać, nie? Co jest? Co się te lance opuściły? Nadusiły mnie to, co trzeba. Za szybko wyłączyłem. Zobaczymy. Będzie mało, to się podjedzie do takich mijaków i się zrobi. Z takiej perspektywy to nic nie widać. Musi się ziać takim sprzętem z zewnętrznej kamery. Tak trochę głupio jest to zrobione, że jest szerszy, a opryskuje wężej. I tyle już było poprawek w farmingu i tego nie poprawili. To jest dziwne. Pryska szerzej, a wizualnie, a opryskuje wężej. No niestety, tak to jest. Jak maszyna niedopracowana, po to tam skośnie jest tak, żeby było niby szerzej pryska.
Ale niestety tam do końca nie pryska i to trzeba wjeżdżać. Znowu tutaj zostawiliśmy tego mijaka. A nie. Najwyżej sąsiadowi mniej urośnie. Dobra, jedziemy tam na drugą stronę słupów, żeby to zrobić. Te pole oddać. O, zmieścił się. Zjeść. Dobra. No, już zmieściłem się, już widzę. Zahaczyłem. Dobrze. Idziemy od tamtej strony. Żeby było po kolei. To najtrudniejsze to na końcu zostawimy. Może duże pole to przyjmie. Tutaj jest także dużo. Może być. Jedziemy tu koło wiatraka. No. No ten wiatrak, kurczę, ma kolizję. Przy schodach te wiatraki to powinny być, jak kupujesz pole, to i wiatrak kupujesz. Bo przecież jak kupujesz pole, to i ziemię pod wiatrakiem też kupujesz. Chociaż może te pole jest gminne. No. No, z brzegu się nie dosiewa. Chociaż płyt leci, ale się nie dosiewa. Tutaj zrobimy sobie tak. I tam na końcu zrobimy, jakby nie mało. To się dosieje, doleje, dopryska właśnie, nie siejesz, tylko pryskasz. Oj, tutaj trochę mijaczek. No, te pole zrobimy i idziemy na obiadek. No i 12:23, no w PGR-ze zaraz będą dawać obiadki. Ziemniaki obrodziły, to chyba będą placki ziemniaczane. Albo jakieś tam pyry z jajami, ale kur nie mamy, to i jajek nie mamy. Podwójnie. Tak zrobimy. Dobra, tutaj odsiejemy tę kosę, bo jeszcze chwila i będzie po... No co, zabrakło pani tego prysku, tyle wyszło już, no niestety. No to musimy zrobić przerwę. Jechać po oprysk. No to na razie zrobimy przerwę, bo traktorzysta, kombajnista, jak to mówić na niego, bo to ani traktor, no traktor, tak. Maszyna samojezdna, operator maszyny, operator maszyny, bo to ani traktorzysta, ani kombajnista, tylko operator maszyny. To trochę słabo widać, ale to widać. Pojedziemy po nawóz. Przez wieś. Hej, gdzie tam łazi, bo cię przejadę. Bo jest i zaraz po chodniku łazi, to pojeździła. No ale to. Po wsiach we wczesnej, zaraz po wojnie nie było chodników, tylko w niektórych większych miejscowościach. Chociaż tam, gdzie ja mieszkam, kiedyś była wieś. Chodniki już przed wojną robili. A część... Oj, przejechałem.
Nie, dobrze. To tak, co tam zahaczyłem? A, wchodzi, kurde. Prezes wchodzi. No, synchronizacja, bo prezes wchodzi. Spółki. No. Trzeba się przywitać, bo prezes powie, że kurde mu na dzień dobry nie mówi się dzień dobry. Witaj. Panie. No, gdzie to było? Tu. No, to wyłączamy na razie, bo muszę iść na obiadek do domku. Niestety, to zostawiamy maszynę, tu już się napełniła, później będziemy opryskiwać dalej. Chyba, że kto inny zacznie opryskiwać. Dobra, pobiegniemy, bo już tak zgłodniałem, że szlaki piszą. Gdzie tu jest jadalnia, kolego? A, tu biura. Proszę dyrektorowi przynieść jedzenie tu do biura. Tu będę jadł. Ale papiery się weźmie zmiennie. No to dziękuję za uwagę. A tam co jest? Tam jajka można przynosić. Aha, tam trygen na jajka jest. Patrz, nie wiedziałem. No, tu trygier na jajka są. Muszę jajka sprzedawać. Zamknij drzwi. Panie, tu jajka można w domu sprzedawać. W pałacu można jajka sprzedawać.
No, to cześć. Kończymy. Dziękujemy za uwagę. Do następnego razu. Cześć.